Dzień dobry. Już pora wstać, wyruszyć z domu, przyjaciel. Nie, pora na kawę. Świat jeszcze śpi. A ja mam taki plan na dzisiaj, że zaczynam dzień od dokończenia pewnej części podcastu, znaczy tego, co wczoraj obrabiałem, bez robienia shortów, tylko zakończyć z zakończeniem, z wszystkim, co tam temu podlega. Opis na YouTube, hashtagi, miniaturka. Wtedy biorę się za catering, kończę catering i robię tak, żeby nie przesycić się pracą przy siedząc przy komputerze. Zrobię do końca catering i wtedy siadam znowu do podcastu i produkuję shorty z tego odcinka, który produkowałem wczoraj i dzisiaj właśnie teraz kończę. No i jest dobrze. Tak mi się wydaje. Cyk. O swoją satysfakcję w pracy, o swoje otoczenie. Jest okej. Okay. Zakończenie odcinka. Także zaraz wszystko już kompiluję. Ustawiam do renderowania. W czasie, jak się będzie renderować, to przygotuję opis i miniaturkę. I myślę, że do tego czasu wszystko się przygotuje. Wtedy idę do tamtej części mojego olbrzymiego apartment i kontynuuję catering, gotowanie z wczoraj. Fryderyka Karzełka zdawałoby się nie trzeba przedstawiać nikomu, kto jest zainteresowany przedsiębiorczością i rozwojem osobistym. Biznesmen, autor książek, wspaniały mówca oraz założyciel projektu Klub 555. Chyba gra, ja będzie ok. Mi się wydaje, że starczy, za dużo też nie ma co się rozpisywać. A teraz pora na szpinak z czerwoną cebulą, normalną cebulką i papryczkami pepperoni. I na to sezam. Sałateczki świeże. Zaraz do tego dojdą jeszcze wkrojone pomidory. Cebula, ogórki. No i wszystko liczone oczywiście wagą elektroniczną. Nowi followersi. Jadę na Orłowo coś przekąsić. To nie 2005, to nowy Tony Hawk, tylko że rapowy. Muszę już iść, bo Cierpowicz chce mi włączyć postojowe. Dzień dobry, ciągle rosną koszty. Chłopy wynoszą polo sport jak First in Hall 3. Zgodnie z planem jadę sobie dostarczyć 3 klientów aż. Na 2 razy muszę ponieść mieszkę do plecaka, ale zaliczę sobie, nie dosyć, że jest chłodno i trochę kropi orzeźwienie, to jeszcze taką godzinę jazdy na rowerze, więc fajnie. Jest to teraz uzasadnione, że rano nie zacząłem od cardio, tylko dopiero teraz sobie robię po długiej przerwie od też nie jedzenia żadnego posiłku, więc elegancko. Plany budowy dróg, powtarzam, plany budowy dróg i 6 lat nic z tym burmistrz nie robi, a ja się pytam, a ja przychodzę i wysyłam te maile i wysyłam te pisma, ale oczywiście nikt mnie nie słucha, nie? Burmistrz, a z tyłu drogę do Lidla to już jest 2 miesiące i nic tam się nie dzieje. Jakbym wziął, jednego z drugim. Tutaj z tymi shortami to mam tyle roboty z kadrowaniem, każdy pojedynczy kadr, osobno przestawiać wartości. Nie zrobiłem od razu, nie ustawiłem dobrze kamery, bo się troszkę przesunął Fryderyk i kurde, wszystko pojedynczo. O Jezu. No trudno! Wybitnie mi dzisiaj nie idzie. Jeszcze mi 2 klientów dzisiaj totalnie wytrąciło z równowagi, co dostarczałem dzisiaj w międzyczasie. Jednego miałem z rana załatwić, a musiałem jeszcze opuścić pracę, zostawić, wyciągnąć się z tego świata obróbki tych shortów i też każdych
każde kadrowanie tego zajmuje tyle czasu. Nie wiem, jak to zdążę, ale czas się powoli kończy, już jest 18.06. Potem robię dostawy. Wieczór mam też zaplanowany. Dlatego odrywam się i biorę telefon, żeby nagrywać wideo. Gratuluję. Nic nie zdążyłeś zrobić. No tak naprawdę to zostało mi może pół godzinki roboty, jak dobrze pójdzie, z shortami. I to już przeniosę na jutro rano. Jutro sobie wcześniej zacznę dzień. Skoro sit, w sumie tak jak i dzisiaj. No i się wyrobię, no. Po prostu naciągnę znowu czas. O, zaświeciło się światło w piwnicy. Tak, jakby ze świeższą głową to lepiej idzie, jak już siedzę którąś godzinę z rzędu po kolei i jeszcze przy czymś, co nie wydawałoby się, że zajmie tyle czasu. To jest ten kluczek. Strasznie schodzi przy takich pierdołkach czas. Przy kadrowaniu, ustawianiu ręcznie, a musiałem po prostu tak to zrobić. Masakra. Ile na to zeszło czasu. Ale jest prawie koniec. Jadę dostarczyć jeszcze dwie diety i będzie tak około 20.30, 20.45 i się dla mnie skończy dzień pracy i w taki sposób też po prostu kończę ten dzisiejszy vlog. Odmeldowuję się z piwnicy. Albo jeszcze nagram, jak jadę autem w garażu i otwieram bramę garażową, bo jeszcze nigdy tego nie nagrywałem, no nie? I jak wrzucam bieg lewą ręką, nie? Nawet w miejscu wyłączonym z ruchu.